Witam w kolejnym filmiku. W końcu się udało. Chyba pierwszy raz jestem na wschodzie słońca nad morzem. Faktycznie jedynym rozwiązaniem było po prostu spać na plaży i właściwie, żeby ten wschód obudził. I w takiej pięknej aurze. Akurat nie widzę, żeby po prostu można to było pokazać. Chociaż może o. Będzie widać. Jeszcze tutaj tej pięknej scenerii i stateczek. Mogę powiedzieć, jaki zapach towarzyszył mi, jeżeli chodzi o noc na plaży, więc towarzyszył mi Notorious Oud marki Des Durga. Jest to marka dostępna Moons and Bar. Ten zapach jest chyba na wyłączność w Polsce, Moons and Bar. Przepiękny zapach. Jest to zapach z udem nazwy, który ja bym mogła mieć w kolekcji. Naprawdę, jest to przepiękny zapach z taką, bym powiedziała, szlachetną, taką odległą, orientalną, taką wręcz pustynną, bardzo intrygującą słodyczą. To jest taki zapach, który można było pokazać z jakimiś takimi właśnie bakaliami, suszonymi owocami, daktylami, z takim wielbłądziem, pustynnym klimatem. Klimat wielbłądzie, coś co bym oczekiwała po wielbłądzie Zoologist, natomiast po prostu zapach Zoologist jest właśnie bardzo animalistyczny. Tutaj tej nuty animalistycznej w ogóle nie ma. Jeżeli już mówimy o jakimś udzie, to on nie jest na pewno jakiś taki brudny, pleśniowy, zwierzęcy i tak dalej. On jest, jeżeli już, to właśnie taki przepiękny, słodki, otulający, taki niesamowicie szlachetnie noszalny i właśnie bardzo w tym wszystkim taki otulająco cielesny. To co jeszcze mogę powiedzieć, ten zapach budzi też skojarzenie z taką, bym powiedziała, piekarnią, słodkim chlebem, z takimi właśnie słodkościami piekarniczymi, ale takimi nie jakimiś mocno zasłodzonymi, takim trochę bardziej, bym powiedziała, lekko słodkawym chlebem, takim trochę chlebem w stylu tureckim. Muszę powiedzieć, że przepiękny jest to zapach i tak mocno zauważalny. Ja ten zapach zaaplikowałam sobie mocno, globalnie, jak się właśnie, że tak powiem, kładliśmy tutaj spać na plaży. I on przetrwał przez tyle godzin do teraz. Także teraz jest po czwartej, a aplikowałam go jakoś po chyba 23. Jak przechodziliśmy właśnie z przystani tutaj na część tą z plażą. I muszę powiedzieć, no po prostu chyba znalazłam zapach Durga, który naprawdę chciałabym mocno mieć w swojej kolekcji. To jest taki zapach, który też pięknie współgra z taką aurą wakacyjno-letnią, plażową, ale taką właśnie nocą letnią. Ma w sobie słodycz, ale to jest taka słodycz bardzo wyważona. Ja odświeżałam sobie właśnie testy BDK Oud oraz właśnie Des Durga Oud, ponieważ podejrzewałam, kiedyś właśnie testowałam, właśnie widziałam te dwa zapachy. Nie byłam do końca przekonana, który z tych udów był taki właśnie mało agarowy i tak bardzo mój. Więc ja jestem śpiąca, także kończę. Już wracamy do pokoju. Głównie chodziło o to, żeby, że tak powiem, przetrwać noc na plaży. I też właśnie, żeby wschód, ten piękny wschód obudził. W ogóle jeszcze nas obudził bardziej. Na początku obudziliśmy się koło trzeciej i była przepiękna zorza, przepiękne kolorowe niebo. Robiłam zdjęcia, także jako miniaturkę dam pewnie zdjęcie tego tutaj wschodu, ale również właśnie tego wcześniejszego czasu, czyli tej przepięknej zorzy i kolorowego nieba.